Państwa. No ale nie będziesz tam rozmawiać z młodym człowiekiem, zaczynać się tam życie, nie? Powiedz mi, dlaczego robiłeś to, że 13-letniej dziewczynce wysyłałeś zdjęcia swojego penisa? Co cię do tego zmusiło? Nie nagrywam twojej twarzy, spokojnie. Co? Nie głupi byłem. No głupi byłem, ale wiedziałeś, że to jest 14-letnie dziecko, nie? Ty jesteś starszy. 13-letnie dziecko. 13-letnie, przepraszam. Co? Chciałeś wkładać penisa w cipkę dziewczynce, cytuję twoje słowa. Nie, nie wsiądziemy do samochodu, bo chcemy być bezpieczni. Powiedz mi, co cię do tego zmusiło, żeby, co cię do tego pchnęło? Nie wiem, czy byłeś ty kiedyś wykorzystywany jako dziecko? No byłem całe życie sam jestem, nie? No ale dlaczego jesteś całe życie sam? No, komputerowy tylko, tak? No ale słuchaj, jest tyle dziewczyn od 18 wzwyż, że naprawdę jest w czym wybierać. Ale nie po prostu bezpotrzebnie do dziecka 13-letniego takie rzeczy. Wiesz, jak ty dziecku psychikę zniszczyłeś tymi zdjęciami? Tym, co pisałeś? Przeprosiny tu nic nie pomogą, chłopie. Trzeba było się zastanowić od tego momentu, kiedy dziecko ci napisało pierwszy raz, że ma 13 lat. Od tego momentu. Bo później pogrążałeś się coraz bardziej. Sam zmuszałeś dziecko do tego, żeby patrzyło na twojego penisa, żeby masowało się po cipeczce. Jak mogłeś takie rzeczy? Przecież to jest dziecko. Wszyscy się tak tłumaczą. Sam zaczepiałeś, powiedziałeś... Dałeś kilka dni spokój, tak. Zaraz znowu wracałeś do tej rozmowy. A trzeba było przestać, po prostu trzeba było przestać i tyle, nie? Wszyscy się tak tłumaczą. Nie jest tak, że my od razu atakujemy kogoś, bo pisał, nie? Nie. Wiesz, ale jak ktoś już wraca, na chama wraca i proponuje dziecku dalej to samo, to znaczy, że to jest osoba, która ma już problemy, prawda, ze skłonnościami jakimiś. No, ojciec się leczy, ale może. Możesz wyraźnie mówić? No wiesz, ojciec się leczy, to może... Może jakaś choroba dziedziczna, no to, ale słuchaj, od tego są przecież lekarze. A leczysz się psychiatrycznie? No nie. No to właśnie. No to nie leczysz się, to czyli jesteś zdrowy. Taki problem u siebie, prawda? Zawsze przecież można iść do lekarza, no, powiedzieć mu. Ale słuchaj, twój ojciec nie pisał, tylko ty pisałeś. Jeżeli twój ojciec ma z tym problem, to jego problem. Trudno, przykro mi bardzo. Ale ty nie masz z tym problemu, nie leczysz się psychiatrycznie. Psychicznie widzę, że jesteś bardzo zdrowy, wysyłając dziecku takie rzeczy, pisząc do dziecka takie rzeczy. Jeżeli ty czułeś, że masz z tym problem, trzeba było się zgłosić z tym gdzieś, a nie wysyłać penisa 100 tysięcy razy dziecku. Jak się masturbujesz na łóżku? Proszę, nie. A postaw się w sytuacji dziecka. Co to dziecko ma teraz w głowie? Dziecko ci cały czas pisało, że się wstydzi, że ci nie wyśle swojego nagiego zdjęcia, ani majteczek swoich, że nie będzie ci wysyłało takich zdjęć, a ty dziecko szantażowałeś nawet tym, że ma ci wysłać i koniec. Na tyle cwany jesteś, że chciałeś, żeby dziecko weszło na Snapa, bo tam można usuwać wiadomości. Wszyscy tak mówią. To ja ci mogę teraz zaproponować. Nigdy w życiu. Porozmawiać sobie z psychologiem, powiedzieć mu o tym, nie? Podjąć jakieś leczenie. Ile masz lat? Ile masz lat? Powiedz, ile masz lat? 29. To jest dużo lat? Ja wiem, młody jesteś trochę, powiem ci. Za dużo jak dla dziecka 13-letniego oczywiście. Ale za mało na to, żeby sobie marnować życie, bo mogłeś się znaleźć dziewczynę. Masz samochód, widzę. Pracę. No tak upada. Zachowywałeś się jak dorosły, więc teraz odpowiadaj jak dorosły. Jakoś na portalu byłeś bardzo rozmowny. Pisanie o rozmawianiu z taką, to jest fajne. Jak co innego? To jest zagrożone artykułem 200, paragraf 2.
Ale inaczej jak się na przykład pójdzie na łatkę. No to wtedy jest artykuł więcej. A, jak, ale nie, chodzi mi ogólnie, że jak się ogólnie spotka z kimś. Co, odważniej jest twoim zdaniem popisać dziecko na internecie, niż się spotkać z realną dziewczyną w twoim wieku i zaprosić ją na randkę jak człowiek normalnie? Słuchaj, ja też kiedyś kobiety nie miałem, ale nie wypisywałem do dzieci, poznałem sobie dziewczynę, zaprosiłem ją, prawda? No i życie się potoczyło, jak się potoczyło i mam ją do tej pory, mam dzieci, rodzinę, prawda? Oczywiście, że tak. Nie wiem, ty jakąś taką chęć swoją wylewałeś na portalu, że wypisywałeś do dziecka takie rzeczy. Co to było? Nie. Do ilu dzieci pisałeś, do ilu dziewczynek w tym wieku? Bo mówiłeś, że parę tam było. Nie pisałem, że pisałem. Nie pamiętam, nie pisałem się. Bo wiesz, że w internecie nawet jak skasowałeś wszystko, to nic nie ginie. Kto to może zablokować, gdyby na to nie. A nic nie ginie. Jedno pismo i mam wszystko. Wszystko sprawdzą ci. Nie? Do góry nogami. Także wiesz, kłamać nie ma co. Także lepiej bądź po prostu szczery i mów od razu tak, prawdę, nie. Bo... To już niczego nie zmienia, nie? Bo kłamstwo, powtarzam się, któryś raz z kolei przy złapaniu ma krótkie nóżki, bardzo. Okazuje się tak, że pan też wczoraj na przykład w Bochni mówił, że nie, to pierwszy raz, tak? A za 5 minut się okazało, że miał pornografię dziecięcą w telefonie i nie tylko takie rzeczy, nie? Czy posiadasz jakąś pornografię dziecięcą? Tak, no masz jakieś zdjęcia z udziałem dzieci gołe? Nie. Na pewno? Ja nie będę patrzył w twój telefon i nie my jesteśmy od tego, żeby sprawdzać ci. Ale odłóż telefon teraz. Telefon nie jest teraz. Schowaj do kieszeni. Tak, dla własnego bezpieczeństwa. Wiesz, jeszcze takie zagadnienie tej próby samobójczej, nie? Dlaczego tak jest... napisałeś? Że popełnisz samobójstwo, że się powiesisz? Kogo ty chciałeś z tym na litość wziąć? I przestraszyć? Nie, no ale nie wiem, się bawić. To jest problem już następny, nie? Tak, do leczenia. Człowiek, który targa się na swoje życie, już ma problem, nie? No to... Nie ma nikogo przyjaciół, który mi to nie... No, dlaczego nie masz? Kolegów? Masz kolegów, ja wiem, ja że masz. Z nikim się nie spotykałem, cały czas tylko na komputerze grałem. To już twój problem, że sobie takie życie ułożyłeś, a nie nasz. I niczyj inny. Można zawsze wyjść, nie? A jakoś wczoraj byłeś na imprezie w Rzeszowie. No właśnie zacząłem teraz. Nie, piszesz mi, że co sobotę. Pisałeś, że co sobotę. No właśnie zacząłem gdzieś od roku właśnie mówię, że... No to ale nie siedzisz w domu, widzisz. Jednak się obracasz w jakimś towarzystwie. No w soboty, przeważnie się w soboty chodzi na imprezy, bo się w tygodniu pracuje. No ale na takich imprezach przecież można poznać jakąś dziewczynę, kolegów, nie? Nie, to teraz nie są takie czasy. Tak, nie są takie czasy. Idziesz na imprezę i od razu kogoś poznajesz. Nie, no, to naprawdę to... A powiedz mi, dawało ci to satysfakcję, dawało ci to satysfakcję wysyłania swojego penisa do dziecka? Podniecało cię to? No widać, że tak, no skoro takie filmy jeszcze wysyłał, jak się bawi, no to... Dawało ci to jakąś satysfakcję, że dziecko na to patrzy? Nie wiem. Jak nie wiesz, to po co wysyłałeś? Co, temat trzeba będzie zamknąć, zadzwonić po dziewczynkę. Chcesz przeprosić dziewczynkę? No tak. I tyle, no dobra, to nie chcę przyjeżdżać tylko z mamą. To zadzwoń po dziewczynkę. Co cię do tego skłoniło? Samotność. Samotność? To samotności szukasz wsparcia u dziecka 13-letniego? Głupi było. Ale słuchaj, wszyscy się tak tłumaczą teraz. Wszyscy się tak tłumaczą. Jedno tłumaczenie mają. Na samym początku, jak ci dziecko napisało, powinieneś powiedzieć: nara, gówniaro, jesteś dla mnie za młoda, ja mam 29 lat i nie będę z tobą tutaj korespondował. A nie spławiłeś dziewczynkę, później dalej napisałeś i dalej napisałeś, i dalej wysyłałeś zdjęcia swojego penisa. Nie. Także to nie było twoje jednorazowe. Trzeba było sobie filmiki nagrywać i na YouTube'a udostępniać, jak się masturbujesz, a nie wysyłać dziecku.
13-letniemu. Co ty masz w ogóle, chłopie, w głowie? Głupotę? Wszyscy mamy jakąś głupotę w głowie, ale ja bym się nie odważyła, pisząc do 13-letniego dziecka i wysyłając swoją pornografię. No. Wszyscy macie jednakową gadkę. Już do obrzydzenia po prostu. Ile można. Co jeszcze mi powiesz ciekawego? Z iloma dziewczynkami poniżej 15 roku życia korespondowałeś? A ja się nie trzęsę. Wszyscy się trzęsą. Jesteś dorosły. Taki byłeś wygadany. Taki byłeś rozmowny na portalu. Pisanie, a gadanie to jest co innego. Ja z tym problemu nie mam. Bardzo lubię rozmawiać. Ale to żaden wstyd. Każdy ma jakieś wady i zalety. Takie się śmiało. A słuchaj, ty mnie tu na litość teraz nie bierz. Nie, no ja tylko mówię. Absolutnie. To trzeba było iść z tym do lekarza. I coś robić z tym. To nie jest żadne wytłumaczenie i żadne branie na litość. Tak troszkę no nieładnie się zachowałaś. No. Bardzo nieładnie. Moim zdaniem, no serio. Grubo żeś trochę poszedł. No. Dosłownie. Z grubej rury. Bo nie grzechem jest nawet z 14-latką popisać, porozmawiać, prawda? O pogodzie. Ale, o pogodzie, o życiu, ale nie seksualnym życiu, prawda? No bo to dziecko jakby nie było, no jeszcze nic o tym nie wie. Wiesz, co by było, jakbyś teraz trafił na prawdziwego takiego rodzica wkurzonego tym? Wiesz, co by się mogło stać, nie? Ojciec na przykład taki wkurzony, wnerwiony, nie? Który nie umie spokojnie porozmawiać, prawda? Nie wiem, czy by ci ktoś wtedy pomógł. Dokładnie. I co by się stało, jakby się to skończyło, nie? No... Mało powiedziane. Tak, podejrzewam. No nie mi to oceniać, nie? Bo ja tym rodzicom akurat nie padło na mnie. Ale powiem ci szczerze, że jeżeli by padłoby na mnie, to bym no, chyba różnie mógł zareagować, nie? Wiesz, no to jest sytuacja taka, że ojciec czy matka dla dziecka zrobi wszystko. Oczywiście, że tak. Wczoraj na imprezie nie poznałeś żadnej dziewczyny? No to widzisz, no poznałeś dziewczynę, no to trzeba było po prostu no, dążyć do tego, żeby po prostu no, kontynuować znajomość. Się drugi raz, trzeci raz, prawda? Jeździsz na imprezy co soboty, czy po co znaleźć? Jeśli facetem, to potrafisz, nie? Kombinować. No, dobry kombinator z ciebie, bardzo dobry. No, tylko nie w tą stronę akurat. Nie w tym kierunku. Ja ci powiem, że jako starszy facet, który ma 40 lat, nie byłbym w stanie do pełnoletniej dziewczyny, nawet w moim wieku, wysłać czegoś takiego, czy coś takiego napisać, wiesz? Wstydziłbym się. Wstydziłbym się po prostu, wiesz? Masz rodzeństwo młodsze? Nie. A masz kontakt z dziećmi młodszymi, poniżej 15 roku życia? W rodzinie jakieś dzieci? Z siostrzeńcem. Weź tą rękę z buzi i rozmawiaj ze mną normalnie.
Już nie baw. Czyż sensem jeszcze nie baw? No, bo na basenie też chyba chodziłeś pooglądać sobie, jak to było. Czy ma dziewczynka sexy bikini? Żebyś sobie pupcie jej pooglądał na basenie. No nie wiem, że dziewczynka, tylko że dziewczyny. Bo dziewczynki też tak pisałeś. Ale tam jest mnóstwo małych dzieci, to ja nie wiem, na jakie ty pupcie patrzyłeś, mając takie zapędy. Wiesz, no kurde, no żeby facet kurwa pisał, że będzie na sobą cipeczkę dziecku, no to jest takie kurwa, ale... cienki, nie? Nigdy się nie możemy dowiedzieć, co taką osobą kieruje, nie? Zawsze jest, a z nudów, a bo coś tam, albo nie poznał kogoś, nie? W ogóle nie mogę pojąć takiego tłumaczenia też, pustego tłumaczenia i głupiego tłumaczenia, że nie głupi jest jestem, nie jesteś głupi, nie, pracujesz, nie? Jeździsz samochodem, jeździsz na imprezy. Jak ty głupi żyjesz, jesteś? Nie? Żyjesz przecież. Nie jesteś jakiś upośledzony. Upośledzony człowiek to jest człowiek, który tak. Po prostu no, nie ma niczego, nie ma naprawdę tych kolegów, nie? I nie dziwiłbym się takiej osobie, żeby... No, chociaż nie, takie osoby szukają sobie, wiesz, przyjaźni takiej, żeby popisać, pogadać. Ale o życiu, nie o jakiej, wiesz. Bo znam takich ludzi, bardzo dużo ludzi do mnie pisze, nie? Nawet u nas na czacie naszym, że po prostu no, jest samotny, nie ma z kim porozmawiać, nie? No ale nigdy się tak nie zachowuje. Ale jesteś w pracy między ludźmi. Nie rozmawiasz z nikim? Nie. Masz kolegów, bo ja wiem, że masz kolegów w pracy. No nie rozmawiam. No ale wiesz, jeżeli ktoś ma problem jakiś, nie, no dobra, nie masz przyjaciół, tak? No naprawdę jest mi problem, że to po ogóle nie miałam z kim na przykład. Ale od tego są, no trudne sprawy, tak, no naprawdę. No, od tego są przecież specjaliści, psycholodzy, no można się zgłosić. Tego jest mnóstwo, rozumiesz, mnóstwo. Nawet wiesz co. Jak to mówią, a psy. Nawet na policji jest taki psycholog, który pomaga ludziom. Wystarczy tak. Tylko iść powiedzieć, mam tak. Problem, chcę porozmawiać. Uwierz mi, że znajduje się momentalnie 10, z którymi z tobą porozmawiają, nie? Na każdy temat. Traktują cię jak przyjaciela. Nie jak osobę jakąś, wiesz, podejrzaną, złą, czy Bóg wie co, nie? Ale z tych zdjęć, których wynika, to twój komputer był zawsze wyłączony. Ty siedziałeś na telefonie. To jak mówisz, że na komputerze siedzisz cały czas? Ale i tak nikogo nie znajdowałem. Ale to się na internecie nie szuka ludzi. Wystarczy wyjść między ludzi. Czy co, no można poznać. Oczywiście, że można poznać na internecie, nie? Jakąś kobietę, no czy można, coś. Można, nie? Ale w swoim wieku, albo troszeczkę młodszą. Ale to trzeba pisać przede wszystkim o życiu, o realnym życiu. Wszystkim tak być, penisa wysyłałeś? Być, nie, być sobą. Pokazać wiadomości. Być sobą po prostu, nie? Koleżanko, czy poznałem. Trzeba być. Ile sobą, ta koleżanka ma lat? 24. No i co? I nie można sobie znaleźć takiej koleżanki? Można. To takiej dziewczynie, która ma 24 lata, taki wysyłaj penisy, a nie dziecku, które ma 13 lat. Ale można i znaleźć przecież taką koleżankę i można przecież znaleźć sobie koleżankę od innych spraw. Wszystko można, tylko trzeba po prostu no chcieć, nie? Ja to mówię, że zawsze są ludzie o takim podobnym zainteresowaniu, nie? Tego przecież nie brakuje. Ja już nie mówię o jakichś tam płatnych takich, wiesz, panów, nie? No wolałabym płatną panią, jak dziecko 13-letnie. Wszystko sobie idzie w życiu zorganizować, to po prostu... No nie wiesz? Ja raczej, bo ja raczej z paniami się nie umawiałam nigdy, tylko z mężczyznami ewentualnie. No, dokładnie, no ale tak człowiek czuje się wiekiem. Nie? Wiesz... Jak cię grubuże zrobił kupię trochę... No, trochę sobie człowiek. Narobiłeś. Trzeba to wyprostować, no. Co to jest? No co, zapoczekam, muszę to wyjaśnić i tyle, no ja pierdziałem, muszę to, ja nie będę za ciebie przecież nic wyjaśniał, ja cię nie będę karał, bo ja od tego nie jestem. My jesteśmy tylko od tego, żeby... Żeby doprowadzić do tego spotkania, porozmawiać z człowiekiem, dlaczego to robił, nie? Zaproponować, przede wszystkim co zaproponować? Zaproponować jakiś kontakt z psychologiem. Leczenie jakieś. Leczenie, rozmowę, nie? My nie jesteśmy tego, żeby wiesz, na złość komuś zrobić, no bo nie, to nie jest, to nie o to chodzi tutaj. Nie jesteśmy w Jarosławiu. Tak.
Zdejm sobie osłonę, nie? Żeby nie było. Mogę się zapisać. Proszę? No mogę się zapisać. No to mogę się zapisać, to trzeba zrobić. Mogę. To nie mogę. Mogłeś nie wysyłać swojego penisa i by było wszystko w porządku. Nie pisać do 13-letniego dziecka. To jest problem, który naprawdę trzeba już reagować, nie? Bo to się tak niewinnie zaczyna. A później no ale powtarzam się jeszcze raz, taki byłeś cwany. Co by się stało, jakbyś się spotkał z taką dziewczynką, nie? Wiemy, że są różne dziewczynki. Są różne. Są takie, co się boją. Są takie, które nie piszą i są takie, które po prostu są z jakiegoś złego towarzystwa i przyjdzie się z tobą spotka, nie? I wyobraź sobie teraz taką sytuację, gdy spotyka się z tobą taka dziewczynka, no troszkę tam ma życie krzywe, robisz jej taką krzywdę, nie? Tak, jak żeś pisał tam, że to co... Dziecko wychodzi nie? od ciebie i gdzie samobójstwo popełnia. Targa się na swoje życie, nie? A takie rzeczy wychodzą szybko na jaw. I co? Chciałbyś 25 lat przesiedzieć w więzieniu za dziecko? No chyba nie, prawda? Wziąłeś na klatę to, co pisałeś. Teraz musisz wziąć odpowiedzialność. Odpowiedzieć za to, co zrobiłeś. No, to nie. Nie mieliśmy być. Nie, no to wiesz, o sobie porozmawia z psychologiem, nie bój się, to... Musimy zakończyć, przyjechała policja, dziękujemy. Musimy wzywać, bo ukrywanie pedofilii jest karalne.